kojarzę cię. Tak, prawie mnie powiesiliście. No i co? Przecież tu stoisz. Słucham? Słuchaj, nie mieliśmy wyboru. Myśleliśmy, że się przemienisz, a to skończyłoby się rzezią. Wiem. Lepiej było nie ryzykować. Rozumiem. Czyli co? Bez urazy? Bez urazy. Znalazłeś coś dla siebie na bazarze? Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, pielgrzy. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale przed chwilą proponował mi jakieś lewe interesy. Wiedziałam. Już po tobie, Julian. Chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bevin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane! Ciekawi mnie, co się dzieje w Central Loop. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ! Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca Marco ma wodę pierwsza klasa. W takim razie może to zemsta? Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Czekaj. Kurwa. Chyba, że Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj, drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Nie wierzyłam, że nocni biegacze istnieją. Dla mnie to zawsze były zwykłe bajki. 5 lat nauki jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Alberto musi zobaczyć, że ogarnia. Hej, to ten pielgrzym. Dzisiaj
Człowieku, ale chce mi się pić. Szukasz emocji, co? Jak wybierasz się gdzieś nocą. Patrzysz na listę trupów? Podobno zaginęli. Jedno i to samo. I tak nikogo nie znajdują. To po co ta tablica? Minęło 15 lat. Wtedy zginęło wiele osób. Mój sąsiad stracił dwójkę dzieci. Ale życie toczy się dalej. Tylko nikt nie ma odwagi zdjąć stąd tych zdjęć. Ale to beznadziejna sprawa. Bez nocnych biegaczy poszukiwania nie mają sensu. Ci nocni biegacze, opowiedz mi o nich. Co tu można powiedzieć? Prawie wszyscy nie żyją. Kiedy jeszcze działali, byli jedynymi, którzy nie bali się wychodzić po zmroku. Ratowali tych, którzy nie zdążyli się schronić. Z całej grupy przeżyła tylko garstka. W tym Frank, ich dawny dowódca. Kiedyś był wspaniałym człowiekiem. Teraz tylko zapija się do nieprzytomności w swojej mylinie w Central Loop. Ciężko powiedzieć, jak długo jeszcze pociągnie. Kiedy to wszystko się stało? Dawno temu. Patrząc po tobie, sam jeszcze byłeś dzieckiem. Pewnego razu trafiłem na dwoje z nich. Dwie dziewczynki. Miały po 5 czy 6 lat. Wyglądały, jakby nic nie jadły od miesiąca. Jak miały na imię? Nie pamiętam. Rzuciłem im trochę czerstwego chleba i poszedłem. Otrzęsły się, jakby miały się przemienić. Czerwone oczy, napuchnięte żyły. Nie wiem, co im tam podawali ci psychole z GR. Słyszałeś o dzieciach, które brały udział w testach GR? Ha! A kto nie brał w nich udziału? Młodzi, starzy, niewidomi, głusi. Każdy chciał wynalezienia szczepionki. Niektórzy dla pieniędzy. Inni chcieli oszukać los i się nie zarazić. Taki był pakt Villedor z diabłem. Zostało zamknięte z zarazą, ale dostało szansę na bycie miejscem, które da światu lekarstwo. No, ale to wirus wygrał. Badania w końcu przerwano. A dzieci? Oficjalnie nikt nie prowadził na nich testów. Prawa człowieka i inne gówno. A nieoficjalnie? A nieoficjalnie? Podobno niektóre dzieci zabrano z miasta. Reszta z nich po prostu rozpierzchła się po mieście, porzucona. Jeśli zarażeni ich nie dorwali, to wyręczył ich głód lub ciemności. Gdzie są teraz te dzieci? Po tylu latach większość pewnie nie żyje. Jeśli któryś z nich miało fart i nadal dycha, prawdopodobnie jest gdzieś w Central Loop. Tam jest więcej stróżów prawa. Łatwiej przeżyć. Ktoś musi wiedzieć więcej. Dlaczego? Przeszłość to przeszłość. Nie ma sensu jej rozgrzebywać. Każdy ma własne problemy. Tu i teraz, pielgrzymie. Każdy walczy o swoje przetrwanie. Szukasz emocji, co? Na to, że więcej wody w tym tygodniu nie będzie. 5 lat nauki jak krew. Znalazłeś te części? Jeszcze nie. Proszę, pośpiesz się.
Co, Stan? Więc pomyślałam, co powiesz na to, żebyśmy się spotkały jutro wieczorem? Pan? Spotkały? Hej, Wisielec! Jak tam szyja? Bardzo zabawne. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym to był ja, chciałbym, żeby mnie kropnęli. Wolałbyś mieć niewinnych ludzi na sumieniu? Wolałbym, żebyście nie wieszali niewinnych. Ale się wykaraskałeś, nie, pielgrzymie? Nikogo nie zabiłeś i jesteś wolny. I gitara. Kim jest Barney? Wszyscy tu znają Barneya. Ja nie. Powiedz. Lepiej nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nie lubi wścibskich ludzi. Może się wkurzyć, jeśli się dowie. A nie chcesz mieć z nim na pięku. Teraz to musisz mi powiedzieć. Okej. To młodszy brat Sophie. Mówią, że to wariat, ale jest filarem bazaru. Specy się go boją i słusznie. Barney się nie pierdoli. Każdemu powtarzam, że nauki jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Jesteś pielgrzymem, tak? Zgadza się. Za to też wieszacie? Chciałem tylko powiedzieć, że ja ci kibicowałem. Aha, to dzięki, że mi pomogłeś. Co? Wcale się nie... A, rozumiem. Sarkazm. Słuchaj, nie tak łatwo się sprzeciwić tłumowi. Jasne. Wiem, że ludzie się czasem was boją, ale... Kurwa. Przeżyłeś za murami. Wow. To musiało być coś. Na bazarze? Nie ufaj stróżom prawa. 5 lat nauki jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Alberto musi zobaczyć drogę. Ciekawi mnie, co się stało z Japonią. Oni pierwsi zamilkli w 23. Pewnie wszyscy nie żyją, tak jak i reszta świata. Nie. Możesz próbować z nasionami, ale bylina będzie lepiej. Tylko jak ją wyhodować? Spróbuj z sadzonek z młodych pędów. Tak, łatwo się mówi. Ja wszystkiego uczyłem się sam. Z wykształceniem. Się nią zajmujesz. A kiedy ty zamierzasz sama zacząć? Cierpkie jak wyrzędka żaleta. Nie widziałam. Prawda? Karta mi szła. 5 lat nauki jak krew w piach.
Będziemy mieć przejebane. Potrzebujemy prądu, żeby włączyć lampę. Może wejdziesz na górę i aktywujesz wiatrak, co? Aiden, ponoć podróżowałeś przez bezkres. Jak tam jest? Zamiast biomarkerów produkujemy tylko kolejne dzieciaki. Niby jak nam ma to pomóc? Wybieram pierwszy.
Spróbuj tego uniknąć! Już po tobie, Piucie! Jesteś cały mój! Teraz cię mam, sukienkynu! Dzięki, że wkroczyłeś do akcji, stary.
Thank you.